Było to lato, gdy po raz pierwszy spotkałam przyszłego męża, Adama. Chodziliśmy wtedy jeszcze do liceum, a nasze drogi skrzyżowały się na jednej z letnich imprez. Adam był przystojnym chłopakiem o ujmującym uśmiechu, który przyciągnął moją uwagę niemal natychmiast. Zaczęliśmy się spotykać regularnie, nasze randki często odbywały się w tajemniczym zakątku pobliskiego parku. Pomiędzy rozmowami i śmiechem zaczęłam coraz bardziej zauważać, jak bardzo Adama ceni jego rodzina, zwłaszcza matka, pani Elżbieta. Jednego dnia Adam zaprosił mnie do swojego domu, a tam poznałam jego matkę. To spotkanie zmieniło moje spojrzenie na relacje rodzinne. Pani Elżbieta była kobietą pełną ciepła i troski, a jej syn był dla niej centrum świata. Widziałam, jak z miłością gotowała mu śniadania, dbała o każdy detal jego życia. Zaczęłam rozumieć, że dla niej Adam był najważniejszy. Kiedy skończyłam szkołę, Adam zdecydował się oświadczyć mi się. To było magiczne chwile, pełne nadziei i planów na wspólną przyszłość. Bez wahania przyjęłam jego propozycję, a nasz ślub był jednym z najpiękniejszych dni w moim życiu. Razem zamieszkaliśmy w przytulnym domu, nieświadomi, jak bardzo nasze życie zmieni się po tej decyzji. Wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że matka Adama, która zawsze go rozpieszczała, może stać się przyczyną wielu trudności w naszym małżeństwie. Początki małżeństwa z Adamem były pełne radości i nadziei, jednak szybko zaczęłam zauważać pewne niepokojące zwyczaje. Matka Adama, pani Elżbieta, zaczęła stawać się stałym bywalcem naszego domu. Co jakiś czas pojawiała się z koszem jedzenia dla syna, twierdząc, że trzeba dbać o zdrową dietę. Na początku tolerowałam te wizyty, ale z biegiem czasu zaczęło mnie to irytować. Byłam przecież dorosłą kobietą, gotową sama dbać o potrzeby męża. Kiedy mówiłam Adamowi o moich uczuciach, starał się to zminimalizować, twierdząc, że matka zawsze była nadopiekuńcza i troskliwa. Z każdą wizytą pani Elżbiety narastało moje niezadowolenie. Zaczęłam czuć się jak intruz w własnym domu. Byłam przekonana, że sama mogłabym zadbać o posiłki dla Adama, a dodatkowo ta nadopiekuńczość matki zdawała się podważać moją rolę jako żony. Mimo wewnętrznego niezadowolenia, starałam się nie wszczynać awantur. Próbowałam zrozumieć, że pani Elżbieta kocha swojego syna i chce dla niego tylko tego, co najlepsze. Nie wiedziałam jednak, że te pozorne drobnostki z czasem staną się powodem głębszych problemów w naszym małżeństwie. Wraz z upływem czasu, niechciane wizyty pani Elżbiety w moim domu zaczęły przybierać nowy wymiar. Zamiast jedynie dostarczać jedzenie, zaczęła dopowiadać komentarze, które stawały się coraz bardziej drażniące. Kiedy przynosiła Adama obiad, jej słowa wypełniały przestrzeń jak toksyczna mgła. Co byś beze mnie zrobił, synku? Pewnie byś chodził jak chudy piesek. Nikt nie gotuje tak jak twoja matka. Przecież sama nie wiesz, jak się dba o zdrową dietę. Te słowa, choć brzmiały pozornie niewinnie, ukrywały w sobie podcierający charakter. Podczas obiadów pani Elżbieta zaczęła wtrącać się w nasze życie coraz bardziej. Komentarze o moich umiejętnościach kulinarystycznych stawały się stałym elementem naszych spotkań. Czułam, jak rosnące napięcie między nami zaczęło wpływać na atmosferę w domu. Starałam się to znosić z godnością, zachowując spokój, ale każde nowe spotkanie było dla mnie kolejnym wyzwaniem. Pani Elżbieta stawała się cieniem, który ciągle krążył nad stołem, zacierając granice między jej rolą matki a moją rolą żony. Z każdym dniem stawało się dla mnie coraz trudniej znosić te niewinnie wydające się uwagi. Jednak wciąż wierzyłam, że może kiedyś teściowa zrozumie, że musi odpuścić, zostawić nas samych i pozwolić nam budować własne życie. Tymczasem jednak niewidzialne nici kontroli zaczęły się coraz bardziej zaciskać wokół naszego małżeństwa. Po jednej z kolejnych wizyt pani Elżbiety, kiedy jej komentarze stały się szczególnie kłujące, postanowiłam, że nie mogę dłużej milczeć. Zacząłem odczuwać, że każde jej słowo to kropla, która powoli przekraczała granice mojej cierpliwości. Musiałam porozmawiać z Adamem. Usiedliśmy razem w naszej sypialni, gdzie panowała cisza i intymność. Powiedziałam mu, jak bardzo źle się czuję z powodu wizyt matki i jej komentarzy. Wyjaśniłam, że choćbyśmy mieszkali w domu pełnym śmieci, to wolałabym to zamiast tego, co obecnie się dzieje. Czułam się zaniepokojona i nieakceptowana, a moje zdrowie psychiczne zaczęło podupadać.
Jego reakcja zaskoczyła mnie. Adam zareagował obojętnie, stwierdzając, że matka zawsze była taka i nie widzi w jej działaniach niczego złego. Mówił, że przecież tylko pomaga mu i dba o niego. Próbowaliśmy dyskutować, ale nasze rozmowy stawały się coraz bardziej gorące. Nie mogłam zrozumieć, jak Adam może nie dostrzegać, że te wizyty są dla nas szkodliwe. On z kolei uważał, że jestem przewrażliwiona i że matka po prostu dba o niego, co według niego jest naturalne. Zaczęliśmy wpadać w błędne koło kłótni, której nigdy nie potrafiliśmy przerwać. W miarę jak napięcie między nami rosło, zaczęłam zdawać sobie sprawę, że problem ten był tylko wierzchołkiem góry lodowej, ukrywającym głębsze niezgody i różnice w naszych wartościach i oczekiwaniach. Nasze małżeństwo zaczęło pękać w szwach, a ja czułam, że tracę kontrolę nad swoim życiem. Pewnego dnia, podczas kolejnej wizyty pani Elżbiety, doszło do eksplozji emocji. Było to jakby ostatnia kropla, która przelała czarę goryczy. Kiedy znów zaczęła wtrącać się w nasze życie, przynosząc kolejny, zdrowy obiad dla Adama, moje nerwy pękły. Nie chcę cię tutaj. Wystarczy. Weź swoje jedzenie i opuść nasz dom, krzyczałam, z trudem powstrzymując łzy frustracji. Teście powietrza nagle stało się napięte, a spojrzenia między nami przenikały jak noże. Pani Elżbieta, zaskoczona moją reakcją, spojrzała na mnie z oburzeniem. Jednak zamiast wycofać się, ośmieliła się jeszcze bardziej. Przecież tylko dbam o swojego syna. Kto inny zadba o niego tak, jak ja, mruknęła obrażona, nie zamierzając opuszczać progu naszego domu. W tym momencie straciłam panowanie nad sobą. Wypłynęły ze mnie słowa pełne gniewu i frustracji. Powiedziałam jej wszystko to, co nosiłam w sobie przez te wszystkie miesiące. Kazałam jej odejść, przestać się wtrącać i pozwolić nam na własne życie. Jednak moje słowa nie miały na nią żadnego wpływu. Pani Elżbieta opuściła dom, ale z obietnicą, że wróci. Po tym wybuchu atmosfera w naszym domu była gęsta, a ja czułam, że naruszam nie tylko relacje z teściową, ale i z własnym mężem. Mimo to nie byłam już w stanie dłużej znosić tej presji i ingerencji w moje życie. Jestem w domu sama. Adam jest w pracy, a ja postanowiłam ugotować zupę, jedno z moich ulubionych dań. Moje kroki w kuchni towarzyszą szum garnków i delikatne syczenie gotującej się zupy. Chociaż zaczynam czuć się samotna, to atmosfera wokół mnie jest spokojna. Nagle, bez pukania, drzwi do kuchni otwierają się, a pani Elżbieta wkracza do środka. W pierwszym momencie jestem zaskoczona, ale postanawiam, że może nadszedł czas, aby spróbować innego podejścia. Przywitałam ją z uśmiechem i zapytałam, czy chciałaby spróbować mojej domowej zupy. Zanim zdążyłam zrealizować swój nowy plan, pani Elżbieta, patrząc na mnie bez słowa, podszedła do stołu i wzięła talerz zupy. Wylała całą zawartość na mój talerz, który stał na blacie, a potem skierowała się w moją stronę. Bez słowa wylała zupę prosto na moją głowę. Zastygłam w miejscu, czując gorącą papkę spływającą po mojej twarzy. Pani Elżbieta spojrzała na mnie z triumfem w oczach, a ja czułam się, jakby cały mój wysiłek poszedł na marne. Wiedziałam, że moje starania o pojednanie były daremne, a teściowa miała zamiar kontynuować swój personalny front pokojowy. Czułam się upokorzona i zszokowana, nie wiedząc, jak zareagować na tę bezczelność. To był moment, który sprawił, że wszelkie nadzieje na przywrócenie równowagi w naszych relacjach legły w gruzach. Zamarłam na miejscu, a pani Elżbieta, zadowolona z własnego działania. Wściekłość we mnie kipiała niczym wrząca zupa na kuchennym garnku. Po raz kolejny pani Elżbieta przekroczyła wszelkie granice, wdzierając się do mojego domu i poniżając mnie w najbardziej haniebny sposób. Nie mogłam dłużej znieść tego upokorzenia. Niewiele zastanawiając się, sięgnęłam po gar pełen zupy, który jeszcze przed chwilą był symbolem mojego trudu w kuchni. Odczuwałam, że ta chwila jest punktem kulminacyjnym wszystkich frustracji i bólu, który gromadził się we mnie przez tak długi czas. Bez słowa, z determinacją i fują w oczach, podniosłam gar i wylałam zawartość prosto na głowę teściowej. Była to chwila, w której moja złość przełamała wszelkie zahamowania. Zupa spływała po jej twarzy, a ona, zaskoczona i przytłoczona moją reakcją, nie była w stanie nic powiedzieć.
Oczekiwała, że ja będę tą bierną stroną, która zawsze będzie musiała znosić jej obecność i komentarze. Dziś postanowiłam to zmienić. Bez zbędnych słów wyciągnęłam ją z domu. Drzwi zatrzaskały się za nią zdecydowanym dźwiękiem, a ja czułam, jak adrenalinowy kopniak powoli ustępuje miejsca wewnętrznemu zgiełkowi. Pani Elżbieta stała przed zamkniętymi drzwiami, spojrzeniem pełnym zdumienia, ale również chyba czegoś, co mogło przypominać pewną dozę respektu. Nie masz tu wstępu. Nie chcę cię więcej widzieć. Jeśli się jeszcze raz pojawić, nie zapanuję nad sobą. To jest koniec, oznajmiłam, starając się zachować resztki spokoju. Po zamknięciu drzwi sięgnęłam po telefon i zadzwoniłam po ślusarza. To była konieczność. Zamierzałam zmienić zamki w drzwiach. Chciałam odciąć się od tego, co było, i zacząć odbudowę naszego życia bez ingerencji teściowej. To była decyzja ostateczna, ale jedyna, która pozostawała mi do podjęcia, by chronić naszą prywatność i spokój. Ślusarz zakończył swoją pracę, a ja, czując ulgę, podziękowałam mu za usługę i uregulowałam płatność. Nowe zamki w drzwiach były dla mnie nie tylko fizyczną barierą przed intruzją, ale także symbolem nowego etapu w moim życiu. Usiadłam w salonie, czując, że przede mną rozciąga się nowa, piękna przyszłość bez niekończących się inwigilacji ze strony teściowej. Nagle, wracając do rzeczywistości, drzwi otworzyły się gwałtownie, a Adam wparował do domu. Jego spojrzenie było wściekłe, a z wyrazu twarzy dławiący gniew. Od razu zaczął krzyczeć na mnie, pytając, dlaczego wyrzuciłam jego matkę z domu i po co zmieniłam zamki w drzwiach. Stałam przed nim, próbując zrozumieć, jak zwykłe działania ochronne, w moim przekonaniu, mogły wywołać tak gwałtowną reakcję. Usiłowałam wyjaśnić całą sytuację, opowiedzieć o latach frustracji, a także o ostatnim incydencie z zupą. Jednak Adam nie chciał słuchać. Jego gniew był tak silny, że zaciągnął mnie w spiralę kłótni, która trwała przez całą noc. W miarę jak słowa wymieniały się między nami, zaczęłam zdawać sobie sprawę, że nasze małżeństwo było na krawędzi. Nie tylko teściowa stała między nami, ale również nasze różnice w podejściu do relacji rodzinnych i prywatności. Było to bolesne przebudzenie, gdy zdałam sobie sprawę, że mój trud włożony w ochronę naszej przestrzeni i prywatności nie został doceniony, a wręcz przeciwnie, był postrzegany jako atak na rodzinę. Czułam się opuszczona i niezrozumiana, a z każdą kłótnią odległość między nami stawała się coraz większa. Kłótnia trwała godzinami, a atmosfera w domu napięła się do granic możliwości. Adam nie chciał słuchać, nie przyjmował do wiadomości moich tłumaczeń ani prób usprawiedliwienia. Jego przekonanie, że to ja jestem winna zaistniałej sytuacji, było niezłomne. Przecież to twoja wina, że tak zdenerwowałaś mamę. Coś musiałaś zrobić, skoro posunęła się do wyłania zupy na ciebie, krzyczał, a jego słowa były jak ciosy, które sprawiały, że czułam się coraz bardziej osamotniona. Wspominał o wszystkich moich niedociągnięciach, od mojego traktowania teściowej po decyzję o wymianie zamków w drzwiach. Był przekonany, że to wszystko jest moją winą, a nie jej nadopiekuńczą matką. Kłótnia zamieniała się w spirale wzajemnych oskarżeń, a ja zaczynałam tracić nadzieję na zrozumienie z jego strony. W końcu, gdy atmosfera stała się nie do zniesienia, rzuciłam mu bezsilne spojrzenie i powiedziałam: jeśli nie jesteś w stanie mi wierzyć i zawsze staniesz po stronie matki, to może czas, żebyś się wyniósł. Nie chcę cię tu więcej widzieć. Adam odwrócił się, z ogniem w oczach, a ja czułam, jak spływa z niego fala złości. Bez słowa opuścił dom, drzwi za nim zatrzaskały się zdecydowanie, pozostawiając mnie w ciszy. Byłam sama, z sercem pełnym bólu i rozczarowania. Zdałam sobie sprawę, że granice, które próbowałam narzucić, zamiast zbliżać nas, oddzieliły nas jeszcze bardziej. Zostałam samotna w domu, w którym ściany zaczęły przypominać więzienie, a nadzieja na szczęśliwe życie obróciła się w grazi. Samotność nagle stała się moim towarzyszem, a dom, który kiedyś był miejscem miłości i wspólnoty, zamienił się w zimne miejsce przypominające o utraconym szczęściu. Ale w tym opuszczeniu znalazłam również spokój. Bez cienia matczynej obecności, bez nieustannego wytykania palcami i inwigilacji, zaczęłam odkrywać, jakie to niesamowite uczucie żyć bez ciężaru stałego nadzoru. Wreszcie mogłam samodzielnie podejmować decyzje,
planować przyszłość, a nawet gotować, bez obawy przed nieustającym krytykowaniem. Początkowo ta cisza była wręcz nierealna. Brak głośnych komentarzy, brak subtelnych aluzji i brak zawsze obecnej krytyki były jak nowa melodia w moim życiu. Odkryłam, że jestem w stanie cieszyć się samą sobą, bez konieczności spełniania cudzych oczekiwań. Z dnia na dzień odkrywałam, że moja siła tkwiła w wolności od tej toksycznej relacji. Nie musiałam już stawiać czoła ciągłym atakom i analizom mojego życia. Zamiast tego zaczęłam inwestować w siebie, szukając wewnętrznego spokoju i równowagi. Wiedziałam, że droga do samodzielnego życia nie będzie łatwa, ale zdobyte doświadczenie sprawiło, że zaczęłam odkrywać swoją własną wartość. Zrozumiałam, że nie muszę podporządkowywać się cudzym oczekiwaniom, by być szczęśliwą. Wolność, choć przyszła z bólem, stała się dla mnie darem, za którym tęskniłam od dawna. Życie po odejściu Adama nie było łatwe, ale było moje. Wraz z upływem czasu zrozumiałam, że samotność wcale nie musi oznaczać osamotnienia. Znajomość samej siebie stała się moim największym darem, a każdy dzień przynosił nowe wyzwania i możliwości. Decyzja o zerwaniu z toksyczną relacją z teściową, choć trudna, okazała się kluczem do mojej wolności. Wiedziałam, że teraz nadszedł czas na skupienie się na budowaniu mojego życia na nowo. Przeprowadziłam się do nowego miejsca, zaaranżowałam wnętrza według własnego gustu, a nawet podjęłam nowe zainteresowania. Przez lata zrozumiałam, że szczęście nie zależy od tego, czy ktoś będzie nas zawsze wspierał czy potępiał. To zaczyna się od akceptacji samego siebie i odważenia się żyć zgodnie z własnymi wartościami. Niepotrzebne komentarze i krytyka zostały zastąpione świadomością, że mam kontrolę nad własnym życiem. Wraz z każdym nowym dniem odkrywałam, jakie to wspaniałe być niezależną, silną kobietą. Nowe znajomości i przyjaźnie pomagały mi zapełnić pustkę, jaką pozostawiła po sobie rodzina Adama. Stałam się autentyczna, niekompromisowa w dążeniu do swojego dobra i to przyciągało do mnie ludzi, którzy doceniali mnie za to, kim jestem. Historia mojego małżeństwa i walki z toksycznymi relacjami zakończyła się, ale każdy koniec jest jednocześnie nowym początkiem. Odkryłam, że życie bez ciężaru przeszłości może być nie tylko bezpieczne, ale również pełne możliwości i radości. Teraz, patrząc w przód, jestem gotowa na to, co przyniesie przyszłość, w pełni świadoma swojej siły i gotowa na nowy rozdział mojego życia.